Cześć i czołem. Dzisiaj pokażę Wam, co się dzieje w momencie, kiedy nie zagruntujecie drewna, nawet na swoje małe ozdoby, i później jest rozczarowanie, płacz i lament, bo nie wyszło, bo nie wiedziałem, nie wiedziałam. Dlatego pokażę Wam, co z tym zrobić i jakie są skutki tego. Mam tutaj takie logo i tu są bardzo malutkie literki i samo logo w środku. Jeżeli nie zagruntuję bocznych ścianek, to praktycznie cała żywica epoksydowa, którą będziecie chcieli sobie zalać akurat nie taką ozdobę, ona po prostu ucieknie, ona wsiąknie w klejonkę tej sklejki w środek i jej nie będzie. Co z tym trzeba zrobić? Trzeba bardzo dobrze pędzelkiem wymazać te środkowe, boczne ścianki. Ja Wam tutaj pokażę na takim przykładzie, bo akurat nie robię jeszcze dwa inne logo. I tutaj już mam zaimpregnowane boczne ściany, także jak ja tutaj wleję żywicę, to z nią się już nic nie będzie działo. Tutaj jest wycięta następna ozdoba, która jest niezaimpregnowana. I gdybym tutaj wlał żywicę, to wszystko ucieknie. A tutaj, chyba tego nie widzicie nawet na kamerze, są dwie ozdoby. Jedną zaimpregnowałem, a drugiej nie impregnowałem. I pokażę Wam, jak wygląda jedna i druga. To, co tutaj widzicie w tej chwili, to po lewej stronie, tutaj logo Mitsubishi jest zaimpregnowane i z tego żywica nie ucieka. Tutaj ta żywica tak jak jest, tak zostanie. A z prawej strony logo Volvo, tutaj te literki nie zostały zaimpregnowane. I co tutaj się podziało? Z tych literek cała żywica wsiąkła w sklejkę i rozlała się tutaj po powierzchni sklejki, ale oprócz tego jeszcze wszystko wsiąkło w te następne warstwy. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć warstw tej sklejki i całe nam to tutaj sobie wsiąknęło. I teraz w jaki sposób zaimpregnować, żeby nam to po prostu nie uciekało? Na rynku mamy dostępnych dużo różnych żywic epoksydowych. Możemy użyć żywicy epoksydowej, która poniekąd jest przeznaczona do gruntowania. Ja kupiłem taką żywicę i stoi tam w rogu, ale do takich malutkich elementów możemy spokojnie wykorzystać żywicę UV. To jest żywica UV w wersji hard. Tutaj mam akurat nie buteleczkę 60-gramową. Do tego potrzebujecie jeszcze lampę UV. Ja sobie tutaj znalazłem taki pojemniczek, do którego tylko wleję troszkę żywicy i pędzelkiem trzeba przesmarować wszystkie ścianki dosyć dokładnie. I po takim nasmarowaniu, zaimpregnowaniu, możemy mieć pewność, że ta żywica nam nie będzie uciekała.
Mam już przesmarowane wszystkie krawędzie bardzo dokładnie. I teraz bierzemy lampę UV. I trzeba chwilkę poświęcić na to, żeby nam się utwardziła cała żywica. Wiecie, że zwykłą żywicą epoksydową również można gruntować. Można jak najbardziej, dlaczego nie? Ale tutaj chodzi o czas. Ja już mam to zagruntowane, już mam to wyschnięte i w zasadzie mogę przystępować do tego, żeby wylać żywicę tutaj do tego, do środka. I teraz będę czekał 24 godziny, żeby mi to... Ta żywica stężała i mogę gdzieś tam przystąpić do obróbki. Tak jak widzieliście, tak jak wam pokazywałem, no tu się już, o, tu się już to całe przykleiło do tego mojego, do tej mojej deseczki. Dlatego ja sobie to muszę teraz zabezpieczyć, wytrzeć i zabezpieczyć, żeby mi to tutaj nie zababrało całego stanowiska. A tutaj ten Mitsubishi, które jest. O, teraz je widzicie. One już w takim stanie zostanie, jeżeli chodzi o żywicę. I tu już więcej nic wyciekać nie będzie. Jeżeli się podobało, zapraszam do zostawienia subskrypcji. Zapraszam do załączenia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Będzie coraz więcej tej żywicy u mnie ze względu na to, właśnie ze względu na takie różne cuda. Także zapraszam, pozdrawiam, bez pitolenia, Olo76. Nara!